Jesień zaowocowała w Brodnicy szeregiem wystaw. W Brodnickim Domu Kultury z cyklu Zrób wystawę w BDK swoje akwarele zaprezentował Karol Afeltowicz. Mnie jest blisko natury. No jak człowiek jest blisko natury, no to trudno przejść przez czymś, co jest piękne, albo co jest fajne, albo ciekawe. I to na pewno ma swoje odzwierciedlenie. Natomiast też fascynuje mnie czasami element architektoniczny. Świat malarski, moim zdaniem, dzieli się na tych, którzy chcą coś odtworzyć, starając się robić to tak dokładnie, jak prawie aparat fotograficzny. I ci, którzy chcą się jakby zagłębić w inny świat, w świat emocji, przekazu. I tych wszystkich historii, które związane są z człowiekiem, z jego myśleniem, z jego tworzeniem. I ja jestem gdzieś tak w środku, to znaczy jakbym chciał powiedzieć, jaką techniką, to powiem własną. To jest Wrocław, to jest Wrocław. Postanowiłem zrobić go troszkę dokładniej, a to mi się rzadko zdarza. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że tam jest taka zima, która jest kompletnym zaprzeczeniem tego obrazu, ponieważ tam jest to rozlane, rozmyte, emocjonalne. Natomiast tutaj jest bardzo dokładne i teraz siedzimy, ja stoję tu w środku i można powiedzieć, że stoję czasem lepiej, czasem gorzej, ale w jedną z tych stron idę sobie. No tak u mnie jest. To, co w naturze najpiękniejsze. W Muzealnej Galerii Brama zaprezentowano kilka wystaw. Sztuka Natury 2023 to prace wyróżnione i nagrodzone w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu. Jeżeli chodzi o zdjęcia prezentowane teraz w Muzeum Brodnicy, to w większości jest to przyroda Polski. Twórcami są zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Nie mamy podziału tutaj na te kategorie amatorzy-profesjonaliści, dlatego że bardzo często osoby, które można by sklasyfikować jako amatorzy, no mają taki poziom fotograficzny, że dorównują zawodowcom i tutaj nie chcieliśmy szufladkować, klasyfikować, tylko mamy otwartą kategorię i jury, które składa się z osób fotografujących, biologów, może te wszystkie prace właśnie w sposób taki równy ocenić. Wiele aspektów podczas oceny prac bierzemy pod uwagę. Pierwszym aspektem jest aspekt techniczny, czyli zdjęcie powinno być ostre, poprawnie naświetlone. No i wtedy dopiero skupiamy się nad motywem, nad kompozycją zdjęcia, właśnie nad uchwyceniem rzadkich sytuacji występujących w przyrodzie, rzadkich gatunków, które udało się utrwalić fotografującym. I te wszystkie czynniki bierzemy pod uwagę podczas wyboru tych najlepszych prac. Wybieramy co roku 30 najlepszych prac, ale wybieramy z kilku tysięcy, więc wybór jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki. No i tutaj są naprawdę najlepsze z najlepszych prac, które wpływają na konkurs Festiwalu Sztuka Natury. Portret kobiet w malarstwie mistrzów to wystawa archiwalnych pocztówek ze zbiorów urodzonego w Brodnicy kolekcjonera Mariana Sołobodowskiego. To są pocztówki z pierwszych trzech dekad XX wieku, gdzieś do lat 30. Czyli wiele pocztówek ma ponad 100 lat, tak bym powiedział. Nasi artyści to nie tylko poeci, ale też i malarze fascynowali się urodą kobiet, ich osobowością i to właśnie pokazują na swoich obrazach, które tworzyli, ja uważam, z potrzeby serca. Szukali w prywatnym kręgu takie kobiety. W XVIII-XIX wieku to były portrety na zamówienia tworzone, a te nie, te są dosłownie tworzone dla przyjemności. No pokazuje na rewersie korespondencję, znaczki, stemple. No można poczuć ten klimat towarzyski, rodzinny, przyjacielski, jaki był między wysyłającym a odbiorcą. Prawdziwym hitem jednak było odsłonięcie w sali wystawowej Brodnickiego Muzeum Bursztynowej Arki Przymierza, wykonanej według biblijnego opisu i rozmiarów z bursztynu i pozłacanego drewna akacjowego. Jej twórcami są Tomasz Ołdziejewski i Artur Szynglewski. Inspiracją wykonania przedmiotu był dla nich film Poszukiwacze zaginionej Arki. Udało się, tylko że ja po prostu nie wiedziałem, że ona jest tak wielka. No, na filmie na potrzeby serialu, no Steven Spielberg
kazał zrobić no mniejszą, żeby ją aktorzy unieśli. No niestety, gdyby ona była w oryginale, to by jej nie unieśli. A oczywiście drewno akacjowe, tak jak w Biblii, złoto. Panele boczne nie przedstawiały nic, różne były interpretacje, więc pozwoliliśmy sobie tutaj zrobić po swojemu z bursztynu i srebra. Łącznie robiliśmy ją 3 miesiące. To było żmudne, nie? Nakładanie złota. Złoto musiało być 24-karatowe. Też ściągnęliśmy z Włoch. Natomiast mi samo wybieranie bursztynu z 50 kilo zajęło też dość długo, bo ja musiałem go wygrzewać na kolor koniakowy. Dawałem go do złuskowania, żeby powstała ta przepiękna struktura. No i wynik był no, powalający. No, jak Artur zamontował te panele, panele boczne, to po prostu no, coś niesamowitego. Ja nie wierzyłem, że myśmy to zrobili. Arkę, jak i inne przedmioty wykonane z bursztynu w pracowni Tomasza Ołdziejewskiego można oglądać w bramie Chełmińskiej do końca listopada.